największa, bo aż 1/3 ataków jest przeprowadzona za pomocą e-maila. No nie ma w tym nic szczególnie dziwnego, ponieważ mail jest teraz narzędziem pracy, które jest codziennie wykorzystywane właściwie na wszystkich szczeblach firm małych, dużych, średnich. Głównym celem ataków, które są przeprowadzane, jest zwykle dobranie się do takich lub innych danych. To może być know-how firmy, to mogą być dane osobowe, dane behawioralne dotyczące pracowników danej organizacji. Każdy atak, który przeprowadza człowiek i każde zabezpieczenie, które też tworzy człowiek, jest jakby podatne na błędy czysto ludzkie, czysto poznawcze. Więc im bardziej się edukujemy i wiemy, żeby już nie otwierać maili od nieznanych nadawców, żeby nie otwierać załączników od osób, które nagle ni z tego, ni z owego proszą nas o jakieś wsparcie czy o pomoc. Rozpoznanie maila, który jest fałszywką, może być trudne, zwłaszcza jeżeli jest dobrze przygotowany, napisany poprawnie po polsku, załącznik jest w PDF-ie i wszystko wygląda tak, jak powinno to wyglądać. Dlatego firmy, głównie dzięki edukacji, która jest prowadzona nie tylko ze strony producentów rozwiązań ochronnych, ale też ze strony państw, rządów i organizacji pozarządowych, no coraz częściej zwracają uwagę, gdzie są te małe dziury, przez które hakerzy mogą się mimo wszystko do tej organizacji dostać. Jeśli chodzi o ludzi, którzy po prostu korzystają z komputerów w domu, no to nie ma innej rady, trzeba ten komputer zabezpieczyć, dlatego że tak na takim poziomie zwykłej percepcji ludzkiej, zwłaszcza że żyjemy bardzo szybko, nie analizujemy tego dokładnie, no bardzo łatwo jest to pomogać.